Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem w czytelniczym podsumowaniu miesiąca. I moi drodzy, w maju udało mi się przesłuchać i przeczytać. 11 książek, co jest super wynikiem, patrząc na to, ile takich pozaksiążkowych zobowiązań miałem w maju, a było ich niemało. Natomiast udało mi się to między innymi dlatego, że razem z Natalią na początku miesiąca, w majówkę, stwierdziliśmy spontanicznie, że weźmiemy sobie udział w 24-godzinnym maratonie czytelniczym organizowanym przez Zuse Zaksiążkowane razem z Tolą i Rodzicami. I ten maraton miał swoje założenia, to znaczy. Trwa 24 godziny, jeśli ktoś chce, może czytać ciągiem bez snu nawet, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby każda kolejna książka pokrywała się z kolejną literą alfabetu. Mogliśmy zaczynać od A i wyglądało to tak, że albo autor, albo tytuł, albo wydawnictwo miało właśnie zaczynać się od danej literki czyli a, następna B, potem C, potem D, i tak dalej. Zależy, ile kto był w stanie w ciągu tych 24 godzin przeczytać. E, można było sobie zacząć od końca. Jeśli ktoś chciał, można było zacząć w połowie tego alfabetu, tak, żeby komuś było wygodnie. Natomiast no, głównym założeniem było to, żeby jednak czytać literka po literce. I jeśli dobrze pamiętacie, ja w maju sobie postanowiłem, że będę czytał książki wydawnictwa Mac. Jeśli chodzi o audiobooki, pozostawiłem sobie trochę większą swobodę, bo z dostępnością jest raczej ciężko. One są płatne i w żadnym ad abonamencie nie można ich dostać. Natomiast chciałem mimo wszystko połączyć te dwa moje założenia, czyli żeby to były książki faktycznie wydawnictwa Mac, ale żeby pokrywały się z tym założeniem alfabetycznym. No i w związku z tym w pierwszej kolejności sięgnąłem po ostre cięcia Joker. Abercrombiego. A w nazwisku, więc możemy zaczynać. Jest to zbiór opowiadań z, ze świata pierwszego prawa. Ja sięgnąłem po niego mając w głowie znajomość jedynie pierwszej trylogii, czyli ostrza, nim zawisną i ostatecznego argumentu. Natomiast dosyć szybko się zorientowałem, zresztą ktoś mi też w komentarzach podrzucił, czy, czy na Instagramie, że. Bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają, to są bohaterowie, którzy pojawiają się również w książkach późniejszych, najczęściej tych jednotomówkach właśnie z uniwersum pierwszego prawa, tych standalonach. Natomiast ja z tym absolutnie żadnego problemu nie miałem. Fajnie było zanurzyć się w ten świat i zobaczyć tych bohaterów w jakichś takich trochę niezależnych scenach. Gdzie nie wiedziałem, na czym to polega. E, mamy tutaj też e, parę opowiadań dotyczących właśnie postaci z tej pierwszej trylogii, chociażby otwierające oglokcie. E, natomiast to konkretne, akurat mi się nie podobało, zaraz przejdę do tego, dlaczego. Czy może nie podobało to za duże słowo? Uważam, że jest niepotrzebne po prostu. E, natomiast jeśli chodzi o taką ogólną ocenę, to czytało mi się dobrze, bardzo dużo z tych opowiadań mi się podobało, ale jak to często bywa ze zbiorami opowiadań tworzonymi w świecie już ustanowionym, gdzie mamy no, dosyć solidne powieści, no to ta krótka forma sprawia, że albo odczuwamy jakiś niedosyt, albo no, nie jest to na tyle doprecyzowane, jak w przypadku właśnie tych pełnoprawnych powieści. W związku z tym no oceniłem ostatecznie tę książkę, chyba. Na 3,5. Uważam, że to jest naprawdę udane zbiór opowiadań, aczkolwiek no, jakiś niedosyt tutaj faktycznie, faktycznie pozostał. Plus, no, nie wszystkie opowiadania mi się mimo wszystko podobały. Tak jak wspomniałem, no niektóre z nich były dla mnie na przykład niepotrzebne. I tutaj przechodzimy właśnie do opowiadania pierwszego. Nie będę wszystkich omawiał, ale to pierwsze dotyczy Globty, jednej z moich ulubionych postaci z tej pierwszej trylogii. I to jest taka bardzo krótka scenka z jego młodości, która ja uważam jest totalnie niepotrzebna, dlatego że my doskonale wiemy, jak zachowywał się, jak wyglądał Glockta w młodości, bo te, ta pierwsza trylogia świetnie nam to zarysowuje. I tutaj, tak naprawdę, z tego opowiadania nie dowiadujemy się absolutnie nic nowego, no może poza bezpośrednią perspektywą tego, jak ten Glockta faktycznie się zachowywał, ale ale to było potwierdzenie, którego, które dla mnie było po prostu niepotrzebne. Dużo takich postaci całkiem zabawnych, dużo takich zestawień. Potężna jednostka i, i, i krucha jednostka, która zawsze wykształca między sobą bardzo ciekawą dynamikę, więc to było naprawdę fajne. No ja polecam. Ciekawi mnie, jak doświadcza to osoba która najpierw czytała wszystkie pozostałe książki a w ostatniej kolejności sięgnęła po Ostre cięcia a może ktoś czytał tylko Ostre cięcia nie znając w ogóle nic z uniwersum pierwszego prawa jeśli macie taką perspektywę to bardzo chętnie się z nią zapoznam jak wy postrzegacie ten zbiór Opowiadam. Drugą książką, którą przeczytałem właśnie w ramach tego e, maratonu, był Czarny język Christophera Bulman. Tutaj też poszedłem za nazwiskiem. E, I to jest książka, którą, jeśli dobrze pamiętam, e, faktycznie zamieszczałem w tym moim tibiarze Majowym, e, który publikowałem na kanale, e, bo była to książka, którą faktycznie chciałem poznać, chciałem e, sprawdzić, czy ona jest. Taka specyficzna, jak o niej mówią, i faktycznie jest dosyć specyficzna, zarówno jeśli chodzi e, o, o fabułę, jak i o humor. To chyba przede wszystkim, jeśli chodzi o humor, e, bo mamy tutaj e, historię dosyć klasyczną, co jest ciekawe, bo rzadko się z nimi spotykam, to znaczy mamy głównego bohatera. On na początku książki, na przestrzeni pierwszych kilku rozdziałów w dosyć organiczny sposób zbiera drużynę, dostaje też zadanie, które musi wykonać i w związku z tym zadaniem musi odbyć pewną podróż. Czyli mamy taki bardzo standardowy dla fantazy motyw podróży z celem na końcu, tak? Realizacji jakiejś misji, jakiegoś zadania. No Tolkien tutaj od razu przychodzi do głowy. Ja mam wrażenie, że ostatnio takich historii jest bardzo mało, albo ja na nie po prostu nie trafiam. To jest pozycja z tego co kojarzę, jest stosunkowo świeża, więc więc, więc fajnie, że ten motyw jednak nadal gdzieś tam jest eksplorowany, bo ja go bardzo lubię. Um, natomiast, jeśli chodzi o to, w jaki sposób został zrealizowany, no to tutaj mam, może nie e, obiekcję, co, co, co jest to kwestia bardzo mocno preferencji, e, bo jest to opowieść z typu podróżujemy i co się wydarzy, to się wydarzy, tak, czyli e, jest to seria pewnych takich e, niezwiązanych ze sobą Spotkań, właśnie zdarzeń. Które następują i z którymi nasi bohaterowie muszą sobie poradzić. No, porównując tutaj do tego wywołanego Hobbit'a, yy, idziemy teoretycznie do samotnej góry, ale tutaj natrafiamy na jakieś trole, tutaj natrafiamy na jakieś gobliny. To nie jest nic związanego z naszą podróżą. One nie mają za zadanie zablokować nam tej drogi celowo, bo wysłali ich z tej samotnej góry. Nie, to jest po prostu wydarzenie, bo świat istnieje i coś się w tym świecie dzieje, to jest bardzo fajne, e, aczkolwiek, no, trudno tutaj w tym momencie wybudować jakiegoś rodzaju napięcie związane z tymi wydarzeniami. Dla mnie w sensie, no nie ma tutaj tej narastającej fabuły, która prowadzi do zwieńczenia w postaci osiągnięcia celu. Nie, to jest fabuła sama w sobie, jakby podążamy za wydarzeniami, i te wydarzenia albo nam się podobają, albo nam się nie podobają. Poszczególne powiedzmy spotkania. No i... Dla mnie nie każde z tych po spotkań po prostu było ciekawe, potrzebne i tak dalej. Niemniej bawiłem się przy tej książce umiarkowanie dobrze yy, i bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o humor, bo faktycznie ta książka jest tym humorem przepełniona. Często czarnym, który ja osobiście bardzo lubię, aczkolwiek nawet dla mnie tego humoru było tutaj za dużo co jest, no, co pewnie mówi wam trochę o tej książce. Warto też dodać, że jest tu całkiem sporo ekspozycji, szczególnie na początku, natomiast ona jest w miarę sensownie ograna, to znaczy autor wykorzystał ten wytryk, że posługuje się narracją, w której nasz bohater opowiada nam swoją historię, gdzieś tam z przeszłości, albo zapisuje ją w dzienniku, w każdym razie no, kieruje te słowa do jakiegoś adresata. W związku z tym, no, on mu opowiada o tych wydarzeniach, opowiada mu o okolicy, jaka go otaczała, o okolicznościach, o sposobie funkcjonowania, nie wiem, jakichś instytucji, tego typu rzeczy, bo no, ten adresat może faktycznie tego nie wiedzieć. To jest taki dosyć ciekawy wytrych, dzięki czemu, mimo że tej ekspozycji jest dużo, to ona nie jest aż tak rażąca dla czytelnika. No, ja nie byłem w stanie całkowicie przymrużyć na to oka, bo jednak no, zdarzają się takie, takie jednak e, information dumpy, powiedzmy, czyli, czy lore dumpy, e, takie zrzutki informacji całkiem spore objętościowo. Niemniej, e, no, wolę coś takiego niż jak ta ekspozycja po prostu się pojawia bez żadnego uzasadnienia, i to z, z takich najważniejszych rzeczy. Mam wrażenie, że właśnie przez te losowe spotkania trochę nie czułem tego napięcia. Związanego właśnie z tym celem podróży. On też, mam wrażenie, w trakcie tej książki trochę się rozmył, że w momencie, kiedy tam dotarliśmy, to no, tego napięcia tam za bardzo nie było, przynajmniej dla mnie. To jest pierwszy tom, on będzie miał swoją kontynuację. Te, te wydarzenia na końcu nie stanowią jakiejś zamkniętej całości. Ta fabuła się po prostu w pewnym momencie urywa. Natomiast ja myślę, że będę tę książkę mimo wszystko kontynuował, jestem zaciekawiony. No mówię, tego humoru było tutaj za dużo. Zobaczymy, jak to wygląda w kolejnych tomach. Może, może to zostanie trochę stonowane, możliwe, że autor miał styczność z jakimiś tutaj opiniami. I, i na ich podstawie troszkę modyfikował swoją powieść, ciężko mi powiedzieć, niemniej zapewne po kontynuację sięgnę. Jeśli chodzi o audiobooki, to tak jak zapowiadałem, rozpocząłem od Gdzie Śpiewają Raki, bo to był audiobook, który ja e, zacząłem jakieś, nie wiem, kilka miesięcy temu, możliwe, że nawet w poprzednim roku, przesłuchałem powiedzmy jedną trzecią, nie za bardzo się wciągnąłem, w związku z czym pojawiło się coś innego, zacząłem to słuchać, miałem wrócić do tego, gdzie śpiewają Raki, ale ostatecznie, no, mijały miesiące, ja nie wracałem, więc stwierdziłem sobie, że dobra, teraz jak mam trochę więcej swobody, jeśli chodzi o te audiobooki, to sobie dokończę i muszę wam powiedzieć, że nim mnie ta książka ziębi, nim mnie grzeje i dotyczy to wielu aspektów przede wszystkim tej książki. Już wam opowiadam. Jeśli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj dwie linie czasowe. Mamy linię czasowej, w której doszło do zabójstwa. Początkowo jest jeszcze podejrzenie, że mógł to być wypadek, ale dosyć szybko jednak decydujemy, że to było zabójstwo. No i mamy też wątek głównej bohaterki Ki, tak zwanej dziewczyny z bagien, która żyje w dosyć ubogiej rodzinie, w której ojciec jest alkoholikiem, przemocowcem i żyją sobie w takim odosobnieniu, właśnie w chatce na bagnach. W związku z czym ona nie ma dostępu za bardzo do jakiejś takiej formalnej edukacji, to znaczy teoretycznie go dostaje, może iść do szkoły, natomiast w związku z tym, jak wygląda, jak się się zachowuje, że jest trochę zdziczała, e, jakie ma ubrania i tak dalej, że biedę po nim po prostu widać, no to, no to z tej szko szkoły dosyć szybko ucieka, no bo, no bo ją tam szkalują po prostu, w związku z czym e, ona tej formalnej edukacji nigdy nie pozyskuje. Dosyć szybko natomiast zostaje osierocona, to znaczy. Ludzie nie umierają, ale opuszczają ją, więc może w zasadzie lepiej by było powiedzieć, że dosyć szybko zostaje po prostu sama zdana, sama na siebie i śledzimy jej losy, jej rozwój. I teraz, tak, jeśli chodzi o sprawę zabójstwa. To kompletnie mnie ona nie interesowała. Nie interesowało mnie trup, nie interesowało mnie jak doszło do tego zabójstwa, kto to zrobił, jakie będzie rozwiązanie tej historii. Absolutnie ten wątek po prostu dla mnie był nieangażujący. Wątek drugi, wątek ki był trochę bardziej angażujący, aczkolwiek do niego też podchodzę raczej wybiórczo. To znaczy Um, duża część tej książki to są jakieś takie opisy natury, bo ona jest bardzo mocno zaznajomiona z lokalną fauną i florą, co później się przekłada e, trochę na jej losy. E, natomiast najbardziej interesował mnie w jej wątku e, fragment, kiedy ona się faktycznie edukowała na własną rękę, często z pomocą jakiegoś tam. Chłopaka, który też jest tutaj mm, wątkiem miłosnym, romantycznym. To była faktycznie najciekawsza dla mnie część. Ja bardzo lubię e, czytać o rozwoju danej postaci. Ja jak, e, no właśnie, z wiedzy praktycznie zerowej pozyskuję wiedzę niemalże ekspercką. Tak mamy w tym przypadku, e, i świetnie mi się to czytało. Ja życzyłem dobrze tej postaci, więc. To tutaj autorce na pewno się udało. Ja z tego co kojarzę, ona też wcześniej czy, y, pisała właśnie jakieś takie y, teksty przyrodnicze, czysto, więc, więc tutaj musiała się czuć y, ewidentnie swobodnie, opisując te rzeczy. Y, I y, ten wątek właśnie rozwoju był najciekawszym. Nie było go jakoś bardzo dużo. On stanowił, powiedzmy, że no też taką jedną trzecią książki, y, tą środkową, gdzie ona faktycznie się y, jest już zostawiona sama sobie i się rozwija. Natomiast. Ten wątek romantyczny, miłosny, powiedzmy, który jest trzecim najważniejszym tutaj, nim nie grzał, nie zębił ponownie. No, to nie było coś, co mnie bardzo interesowało, aczkolwiek no, był powiązany z rozwojem tej dziewczyny, więc, więc, mimo wszystko, jakoś tam byłem zaciekawiony rozwojem tego wątku. No i myślę, że ten aspekt ciepła. Które się wytwarza właśnie w kierunku głównej bohaterki, że to jest jednak postać sympatyczna dla nas yy, i inne postaci też, też to odczuwają, też z tym rezonują. Postaci w książce oczywiście. To, to ta zażyłość jednak mimo wszystko tutaj powstaje, więc w ostateczności trochę się troszczyłem O losy tej dziewczyny, e, i tutaj znajduje się powiązanie z tym wątkiem kryminalnym. On na końcu tylko miał dla mnie jakiekolwiek znaczenie, e, jakąkolwiek wagę. Więc mówię, ja ostatecznie oceniłem tę książkę na trzy. Ja wiem, że wiele osób, szczególnie w okolicach premiery czy premiery później e, ekranizacji, e, bardzo się tą książką zachwy zachwycało. oceniłem ją na pięć gwiazdek. Widziałem też na Goodreadsie bardzo liczne oceny jednogwiazdkowe. No, dla mnie to jest taki średniak, że. Mam wątki, które kompletnie mnie nie interesowały, które musiałem po prostu przetrwać. Ten początek też był dla mnie dosyć mozolny, yy, ale mam ten taki wybiórczy aspekt, który mi się spodobał, i w związku z tym no, oceniłem ją na 3 gwiazdki, na 5. Następnie, moi drodzy, sięgnąłem po Michaela J. Sullivana, epokę Mieczy i zaraz później po epokę wojny. I muszę Wam powiedzieć, że to też jest książka, której lekturę odkładałem dosyć długo. Mimo wszystko, całkiem nieźle mi się ten tom pierwszy w pamięci zachował. I czytając właśnie trzy tomy z sześciu ogólnie, zauważyłem, że bardzo ciężko mi się w te książki wchodzi, wdraża, bo e, te pierwsze, nie wiem, 100 stron, 150 stron, to jest jednak e, takie, taka lektura, gdzie nie czuję zaangażowania jeszcze. I, I to jest ciekawe, no bo teoretycznie zakończenie każdego tomu powinno nas zostawiać z taką zachętką do sięgnięcia po tom kolejny, e, a tutaj sięgam po tom kolejny e, i przez te pierwsze 100 stron... Trochę, trochę nie czuję się zainteresowany fabułą. Niemniej faktycznie później to się rozwija, i, i akurat tom drugi, czyli Epoka Mieczy, podobał mi się chyba najbardziej, mimo że nie oceniłem go najwyżej. I już mówię dlaczego. Bo mamy tutaj dosyć obiektywnie słabe zabiegi, które autor wykorzystuje. Dosyć mało wiarygodne, po prostu, dlatego że my znajdujemy się w epoce brązu. Mniej więcej taki jest setting, szczególnie dla ludzkości, bo mamy tutaj rasy, trzy elfów, krasnoludów i ludzi, którzy są na różnym poziomie zaawansowania technologicznego, kulturalnego i tak dalej. No i ludzie są mniej więcej w tej epoce brązu. Do tego stopnia, że jak jeden z nich na początku pierwszego tomu zdobywa miecz z miedzi należący do elfów. To wszyscy są tacy, no to jest game changer. To jest miecz, który jest lepszy niż cała broń, jaką my posiadamy, nie? Więc to jest jakby poziom technologiczny tego świata, co jest bardzo fajne, co jest zdecydowanie zaletą tej serii, bo jednak większość tych książek fantazy ma ten setting typowo. Średniowieczny, tak, czy analogiczny do naszego średniowiecza, a tutaj jednak było coś innego. W związku z tym, w drugim tomie autor decyduje się na rozwój technologiczny tej właśnie ludzkości, w sensie rasy ludzkiej. Oni się runowie tutaj nazywają. I tu wchodzi ten aspekt niewiarygodności, dlatego że w jednej wiosce okazuje się, że mamy chyba pięć kobiet, które są wybitne, bardzo nowatorskie w różnych aspektach, w różnych dziedzinach. Mamy dziewczynę, która rozwija tę osadę militarnie, może nie osadę, ale samą siebie gdzieś tam militarnie, w związku z czym ten postęp technologiczny tutaj też się pojawia. Mamy dziewczynę, która jest taka bardzo mocno techniczna i rozwija, no tak jak Da Vinci trochę, tę te, te, te wioskę, czyli wymyśla jakieś koło i tak dalej. Więc to jest. Druga rzecz. Mamy dziewczynę, która e, ogarnia pismo e, w różnym stopniu, jakby zaawansowania, nie? ale no, przede wszystkim ona jest e, dziewczyną, która dotychczas zapamiętywała historię tego ludu i decyduje się, żeby w jakiś sposób je utrwalać. E, mamy też wybitnie zdolną magiczkę i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie kobiety formują w drugim tomie drużynę. Jest trochę niewiarygodnym, że wszystkie te postacie, które w bardzo znaczący sposób doprowadzają do no, dosyć silnego, dosyć dużego skoku technologicznego, yy, znalazły się wszystkie w jednym miejscu. No, inaczej niż taką opatrznością Bożą, czy, czy właśnie boską ingerencją, wytłumaczyć tego nie da się nie da, yy, a w związku z tym no mam takie poczucie, że to jest rozwiązanie. Literacko dosyć leniwe. Niemniej, jeśli chodzi o wydarzenia i, i samych bohaterów, to ja się tutaj bawiłem naprawdę świetnie. W sensie to jest chyba tom, który ja się zaangażowałem najbardziej, który był dla mnie najbardziej też emocjonujący i, i dosyć emocjonalnie, chociażby podszedłem do, do końcówki, czy tam jednego z ostatnich rozdziałów. Więc. On mi się podobał teoretycznie najbardziej, ale oceniłem go o pół gwiazdki niżej niż tom pierwszy, bo tom pierwszy oceniłem na 4, tutaj dałem 3,5, dlatego że no, obiektywnie wykorzystane tutaj zabiegi przez autora no, nie pozwalają mi ocenić jej wyżej. Nie? Mimo, że bawiłem się dobrze, no to widzę, że to rozwiązanie jest dosyć takie naiwne, Um, w tym sensie, że okej, okay, mogę w to uwierzyć. Mi to szczególnie jako czytelnikowi nie przeszkadzało, ale widzę, że prawdopodobieństwo jakby, ta, że, że do takich okoliczności doszło. Jest to no, niesamowicie niskie, więc, więc tutaj trochę um, ta historia traci pod tym względem na wiarygodności dla mnie. Jeśli chodzi o e, epokę wojny, no to jak możecie się domyślać, jest to najbardziej militarny tom z tych dotychczas, więc mamy tutaj dużo strategii, dużo e, potyczek, du dużo właśnie bitew e, i... Ten aspekt książki jest spoko, te bitwy były angażujące, strategia była ciekawa, e, aczkolwiek mamy też powielanie pewnych elementów, zjawisk, postaci, które e, wystąpiły w tomie drugim. I to mi się już nie do końca podobało, dlatego że miałem takie poczucie odgrzewanego kotleta mimo wszystko. E, I no, jeden z tych zabiegów właśnie, który pojawia się w tomie drugim jest wykorzystany analogicznie w tomie trzecim jako taka siła trochę zmieniająca e, no właśnie pozycję stron, tak? która która ma przechylić szale zwycięstwa. No i to mi się nie podoba, bo ja już to widziałem, ja już o tym czytałem. Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, nie ma czegoś nowatorskiego, więc to zakończenie pewnej takiej fabularnej całości, bo mimo że ta Seria ma jeszcze trzy kolejne tomy, to tutaj y, duża część wątków jest zamknięta właśnie na przestrzeni tej pierwszej powiedzmy trylogii. Y, kolejne tomy są bezpośrednią kontynuacją, bezpośrednim następstwem. Tam nie ma jakiegoś dużego przeskoku czasowego, z tego co wiem, bo jeszcze, jeszcze nie czytałem. Y, natomiast no, tutaj jednak stanowi to jakąś całość, ta bitwa dobiega końca, i to jest po prostu koniec pewnej historii, koniec pewnych wątków, one są zamknięte już. Więc mimo, że te sceny batalistyczne tutaj były całkiem angażujące, sam konflikt był przedstawiony sensownie, mieliśmy wątki, które się rozwinęły, to mimo wszystko mam wrażenie, że przez to, że Autor ponownie wykorzystał tutaj motywy, z którymi stykaliśmy się w tomie poprzednim, trochę jako takie Deus Ex Machina, le, leciutko, czyli taką właśnie um, rozwiązanie, które przechyla te szale na korzyść naszych bohaterów. To miałem takie poczucie, że nie, nie zaangażowałem się emocjonalnie w te wydarzenia, przynajmniej nie w takim stopniu, jak to miało miejsce w tomie drugim, bo ja to wiedziałem, ja miałem tego świadomość i tutaj też jeśli chodzi o, o całość tego cyklu, w sensie o te trzy pierwsze tomy to trochę zdziwiło mnie to, że Wraith stał się postacią drugoplanową, w sensie ja po pierwszym tomie spodziewałem się, że on będzie postacią pierwszoplanową, tutaj okazało się, że, że Persefona jednak gra te pierwsze skrzypce a on schodzi gdzieś tam na drugi może nawet momentami trzeci plan i te, te jego losy nie są za bardzo ważne, a ponadto sprawia to, mam wrażenie, że ten jego Wątek staje się taki blady, taki płytki, yy, i, i sama postać po prostu staje się taka jakaś bez wyrazu, w związku z tym, że tak mało czasu jej poświęcamy. No i też, yy, no mówię, przez to w jaki sposób zostały wykreowane te postaci, ile z nich dostało jakby czas antynowy, tak to nazwijmy, yy, to ten poziom związania emocjonalnego jest bardzo różny. Mam wrażenie, że ten tom miał być najbardziej taki. Emocjonujący, emocjonalny, miał nami wstrząsnąć jak, jako czytelnikami, no a ja tego niestety nie odczułem. Tego napięcia nie było tutaj za dużo. Ta książka mnie nie zabolała w żaden sposób, już, już bardziej wzruszyłem się, właśnie tak jak wspominałem, na końcówce drugiego tomu, więc no trochę, trochę się zawiodłem, mimo wszystko. To też jest taka lektura dla mnie. Trójkowo. Mimo wszystko będę e, tę serię kontynuował. Jestem za zaangażowany, jestem ciekawy, zobaczymy. E, pewnie zrobię sobie jakieś takie miesiąc czy dwa przerwy i potem wrócę sobie do tych e, pozostałych trzech tomów. Następnie sięgnąłem po Wojnę o Jadeit Fondyli, czyli drugi tom sagi o Zielonych Kościach. I jestem tym tomem absolutnie zachwycony, co jest ciekawe, bo ja parę miesięcy temu tę książkę zacząłem, przeczytałem jakieś 150 stron. Nie, czu nie czułem się specjalnie zaangażowany. Pierwszy tom, no, pochłonąłem, dosłownie byłem zachwycony, więc tutaj tak czytam, czytam. Jestem już po pierwszej setce i tak setce stron. Spokojnie. Wiem, że tutaj niektórzy mogli pomyśleć coś innego. Jestem po pierwszej setce stron i nie czuję tego zaangażowania za bardzo, więc odłożyłem, stwierdziłem, może to nie czas. Wróciłem teraz yy, i ten, ten początek faktycznie po prostu jest taki powolny. To nie było tak, że od razu się wdrożyłem, potrzebowałem jeszcze tak z 50 stron, natomiast kiedy już zażarło, no to zażarło po całości yy, i faktycznie wszedłem w tę fabułę jak w masło. Jestem nią zachwycony i rozumiem w pełni, mając jakby całokształt tego tomu, dlaczego ten początek musiał być taki, jaki był. Natomiast to, jak wieloczynnikowa i wielowątkowa jest ta historia, jak to wszystko jest ze sobą spójne i współzależne, to jest rzecz niesamowita. I to, co udało się tutaj w Lee osiągnąć, zarówno jeśli chodzi o kreację postaci, jak i o kreację świata, ale też całej sytuacji geopolitycznej. I właśnie tego, jak to wszystko jest współzależne, no dla mnie to jest niesamowita rzecz. W sensie to jest świetna robota. Postacie się rozwijają. Postacie są bardzo konsekwentne, jeśli chodzi o swój rozwój. Bardzo dużo jest tutaj takich. No, ciężkich scen, kontrowersyjnych może nawet momentami. Teoretycznie w jakiś sposób mogą nam zmieniać optykę na, posta na, na, na poszczególne postacie, na poszczególnych bohaterów, e, ale ja się tego totalnie po tych bohaterach spodziewałem e, i to jest tutaj akurat na plus. Nie, nie, że to było przewidywalne, bardziej e, właśnie to, że konsekwencja tego, jaką autorka tutaj tworzy te postacie, pozwala mi. Przewidzieć i widzieć spójność w ich zachowaniach. To jest super rzecz. Jeśli chodzi o tych bohaterów, ich charaktery są świetnie wykreowane. I nawet jeśli mam jakieś zarzuty do poszczególnych postaci, że. No... Osobiście nie odczuwam z nimi jakiejś takiej więzi, e, nie przepadam za ich wątkami, to nie mogę, e, o, jakby obiektywnie czy nawet subiektywnie, stwierdzić, że te wątki są niepotrzebne. Nie, one mają wielkie znaczenie, po prostu nie wiem, jakoś charakteryologicznie na przykład z daną postacią się nie zgrywam, tak mam na przykład z andenem, jakoś tak nie przepadam za nim po prostu. E, nie, nie, nie możemy się tutaj po prostu zgrać jakoś, mam wrażenie. Natomiast. Jest wiele postaci, o których los tutaj się troszczę faktycznie, więc, więc jestem w tę fabułę zaangażowany. No i mówię, to, że mamy tutaj uwzględnione czynniki militarne, ekonomiczne, polityczne, polityki zagranicznej, handlu, jakiś taki biznes się tutaj wykształca, aspekty kulturowe, wpływ tradycji na rzeczywistość i na jakby wychowanie poszczególnych jednostek, to jak Percepcja tych jednostek odnośnie moralności jest właśnie uzależniona od tego, w jakiej tradycji się wychowali, i to, co dla nas jest no, moralnie ewidentnie złe, dla nich jest po prostu. Koniecznością. Nie? Tutaj po prostu e, gdzieś tam ta szala jest, e, jest inaczej ustawiona. Waga, priorytety so, są inne ze względu na to, w jakiej kulturze, w jakiej tradycji się ci ludzie wychowali. Nie? Rodzina jest najważniejsza. Ktoś, kto nie jest rodziną, nie jest tak istotny. To jest też bardzo książka brutalna, nie? E, mimo wszystko. E, więc. Ja mówię, świetnie się tutaj bawię, nigdy nie sądziłem, że Erban Fantazy tak mi się spodoba, jestem bardzo wciągnięty, no i mogę sobie jedynie życzyć, żeby tom trzeci i ostatni e, był przynajmniej na tym samym poziomie, jeśli nie. Wyżej. Wracamy teraz do audiobooków. Ja to akurat wam pokażę fizycznie te książki, natomiast wszystkie każdą z nich przesłuchałem, bo stwierdziłem, że chciałbym sobie dokończyć czy nadrobić, może bardziej adekwatne określenie drużyny do zadań specjalnych Marcina Mortki. W związku z tym przesłuchałem w tej kolejności Powrót do Gryfa, Koszyczek dla Doli i Szary Płaszcz. I dla mnie ta cała seria jest bardzo dobra, ona jest taka czwórkowa, powiedzmy, że niewybi niewybitna, e, ale, ale warto ją znać. Uważam, że jest bardzo udana, bardzo taka pocieszna, e, poczciwa, przyjemna po prostu, a jednocześnie z tomu na tom te wydarzenia tutaj, mam wrażenie, e, zyskują na wadze. Zyskują też na powadze, co jest ciekawe, bo, bo całość serii jest raczej dosyć humorystyczna i utrzymana w takich lekkich klimatach, a mimo wszystko to zagrożenie z tomu na tom rośnie i staje się coraz bardziej, właśnie, poważne. Ale przejdźmy do poszczególnych tomów. Powrót do Gryfa, uważam, że to jest jedna z najlepszych części w tej serii w ogóle. Poziomem myślę, że zrównuje się spokojnie z pierwszym tomem, jeśli trochę go nie przewyższa. E, I co ciekawe, realizuje bardzo podobny trop, jak mamy w, w tym tomie takim połowicznym, przed wyruszeniem w drogę. W tomie, który sprawił, że się w ogóle w tej serii zakochałem. E, czyli ponownie drużyna nam się tutaj zbiera. Tylko, że no, to nie jest odgrzewany kotlet. Mamy tutaj zupełnie inną funkcję. Tak? E, pod koniec trzeciego tomu, nie spoilerując, ale no, e, dochodzi do sytuacji, w której drużyna musi się rozdzielić, i tutaj na kole w kolejnych rozdziałach po prostu oni do siebie dołączają. I no przez to, że ci bohaterowie się znają, to nie jest tak, że odkrywamy właśnie nową postać, musimy poznać, jaki ona ma charakter, co ona sobą oferuje, jakie ma umiejętności. Nie, my już to wiemy, bohaterowie już to wiedzą, więc funkcja jest trochę inna. Oni często tutaj albo sprowadzają sojuszników, albo mają jakieś dodatkowe informacje, albo nie mają żadnych informacji, co jest informacją samą w sobie też, więc dużo jest tutaj takiego trochę strate strategicznego podejścia. Jednocześnie widzimy, że stawki cały czas rosną, a mimo wszystko utrzymany jest ten taki właśnie poziom poczciwości, pocieczności tej drużyny. Ona jest bardzo swojska, bardzo rodzinna i to świetnie działa. Mam wrażenie, że ten Tom ze wszystkich dotychczasowych też był najbardziej Emocjonujący i, i emocjonalny dla mnie, e, mimo że troszkę nie dałem się nabrać na to, na wydarzenia, które mają tutaj miejsce, e, to, to faktycznie gdzieś tam. Momentami serce zabiło mi mocniej, i miałem takie, o nie, o nie, nie może tak być. Więc ten tom póki co podobał mi się najbardziej. Następnie przesłuchałem sobie koszyczek dla doli, pozycja bardzo króciutka, ale też bardzo przyjemna, taka w motywach świątecznych, bo mamy tutaj właśnie. Święto Doli, więc wszyscy się do niego szykują. Są klasycznie porządki, gdzieś tam rąbanie drewna, gotowanie jedzenia i tak dalej, przystrajanie całej gospody. Natomiast mamy tutaj też wątek taki bardziej awanturniczy, jakiegoś zagrożenia, które się pojawia. No i rodzina, właśnie, czy dorośli muszą sobie z tym zagrożeniem poradzić. W międzyczasie, no, ktoś musi się zająć dziećmi, żeby one przypadkiem na to zagrożenie się nie. Ni natknęły, żeby im się krzywda nie stała, w związku z czym e, każdy z bohaterów przychodzi do nich i opowiada im bajkę, żeby właśnie zająć czas. E, i te bajki są akurat e, bardzo udane według mnie, bo każda z nich trochę oddaje e, postać, która daną bajkę opowiada. Nierzadko jest to też powiązane z ich charakterem, e, z ich przeszłością, więc możemy się o samych postaciach trochę więcej e, dowiedzieć po lekturze tego półtomu, tak to nazwijmy. E, a same opowiadania no, są bardzo, bardzo przyjemne, e, też bardzo takie e, pocieszne, więc. Uważam, że warto. Takie fajne dopełnienie, po prostu, jeśli chodzi o ten świat. No i w końcu, tom piąty, szary płaszcz. E, może nie tak udany jak tom czwarty, jak powrót do gryfa, e, ale i tak, no, podoba mi się to, że te stawki cały czas są coraz wyższe, że widać, że zagrożenie rośnie. E, już, już, no, ciężko ignorować na tym etapie, że złe ma świadomość drużyny kociołka, ma świadomość tego, ile z jego planów, e, ta, ta, ta właśnie drużyna do zadań specjalnych mu pokrzyżowała, no i, i kociołek też nie może więcej udawać, że jest po prostu karczmarzem, który w losowych miejscach no, czasami ingeruje w wydarzenia w dolinie. No nie, on jest już tutaj razem ze swoją, mimo że nieliczną, to jednak drużyną dosyć znaczącą siłą w tej dolinie, która, która zmienia jej losy i, i znacząco na nie wpływa. Natomiast, mimo wszystko, mimo tego, że stawki rosną, zagrożenie rośnie, no to ta poczciwość bohaterów, ta swoboda, ta swojskość przy spotkaniach właśnie przy ognisku, Pozostaje, humor pozostaje. Oni nadal e, się wzajemnie gdzieś tam obrażają, przekomarzają. Ktoś komuś da przyjacielsko po mordzie, e, i, i ten klimat jest no po prostu niezastąpiony. E, jednocześnie bardzo fajne jest to, że Marcin Mordka zostawił sobie wytrychy w postaci przeszłości bohaterów swoich, dzięki czemu w każdym tomie może trochę tę przeszłość poszczególnych bohaterów. Eksplorować. W przypadku tomu trzeciego, czyli Skrzyni Pełnej Dusz, była to przeszłość Urgo. W tomie czwartym trochę bardziej skupiliśmy się na zwierzaku. Tutaj mam, mam wrażenie, najwięcej uwagi dostał Eliach. To jest fajne, że ta drużyna, ta rodzina wykształciła się na podstawie tych doświadczeń. Które przeżyli razem po prostu i nie bardzo chcą ingerować w to, kim ci ludzie byli wcześniej. To znaczy, ta przeszłość ich jasne ciekawi, natomiast to nie jest tak, że siłą próbują wyrwać z nich, kim byłeś wcześniej, co robiłeś wcześniej. Nie, raczej, jeśli zdecydowałaś się tym podzielić, to super. Miał, nie miałem świadomości w sumie, że wiem o tobie tak niewiele, ale, ale no to jest taki fajny też wytryk literacki, żeby w każdym tomie nam jako czytelnikom i jednocześnie bohaterom dawać jakieś nowe informacje o sobie wzajemnie, tym bardziej zaciśniać więzy między drużyną i, i no wzmagać po prostu to poczucie przy, przynależności tutaj do tego świata. Tyle jeśli chodzi o drużynę do zadań specjalnych. No i moi drodzy, czwarte skrzydło: fourth Wing* książka, która pozytywnie mnie zaskoczyła. Teraz, jeśli ktoś obserwuje mnie na Goodreads, to może zapytać: Ok, skoro pozytywnie cię zaskoczyła, to czemu dałeś jej ocenę? 2. No, dlatego, że to nie jest książka dobra, ale mimo wszystko poz pozytywnie mnie zaskoczyła, bo faktycznie byłem nastawiony, że to będzie romantazy, tak? Czyli będzie bardzo istotny, bardzo mocno rozbudowany aspekt romantyczny, wątek romantyczny w tej książce. Faktycznie tak jest, aczkolwiek on jest znacznie mniej yy, intensywny niż bym się spodziewał. Przynajmniej w pierwszej części tej książki, która zdecydowanie podobała mi się bardziej. Mm. Ona ma no, liczne swoje wady. Najważniejszą dla mnie jest dosyć duża ekspozycja. E, serwowana nam w sposób taki średnio ciekawy, aczkolwiek no ten... Dobra. Zabieg sam w sobie, to, że autorka się na niego zdecydowała, to jest rzecz ciekawa. Natomiast to, w jaki sposób te, te wiadomości są nam przekazywane i, i to, że to nadal są po prostu lordampy olbrzymie, no się nie zmienia. nie? Mamy tutaj po prostu ścianę ekspozycji, ale przekazywane nam w taki sposób, że gdy nasza główna bohaterka Violet się stresuje, chce się skupić, to powtarza sobie wiedzę nabytą w przygotowaniach do zostania skrypką. Bo dla tych, którzy nie czytali, główna bohaterka Violet miała być skrypką, ale ze względu na to, że jej matka generała Sorengail, jest właśnie no, przywódczynią szkoły mm, dla jeźdźców smoków, no to ona zmusza ją niejako, żeby jednak dołączyła do. Tego kwadrantu zamiast do kwadrantu skrybów. No i nasza bohaterka w związku z tym właśnie ma dosyć rozległą wiedzę na temat. Świata przedstawionego, który nie jest zbyt rozbudowany, no trzeba to przyznać, ale jakiś tam jest. No i w wolnych chwilach, właśnie jak się stresuje, jak e, musi się skupić, no to powtarza sobie te informacje. Jednocześnie my dostajemy właśnie e, potok słów na temat tego, jak świat wygląda, działa i funkcjonuje, e, co no dla mnie było po prostu ciężkie do zniesienia, ale mimo wszystko to przetrwałem. Jeśli chodzi o e, to pozytywne zaskoczenie, no to mówię, nie było tutaj. Aż tak wiele scen seksu, jak się spodziewałem, one pojawiają się stosunkowo późno. Nie mówię, że nie ma jakichś takich. Epatowania seksualnością, bo to, to się pojawia od samego początku, i, i gdzieś tam nawiązania do seksu, mimo wszystko, e, są dosyć regularne. E, czy, czy, czy w ogóle do takich sytuacji łóżkowych nawiązywanie, że nie wiem, tutaj zwiąż się z tą postacią, albo nigdy nie śpisz z trzecioroczniakami, bo e, pomyślą, że próbujesz e, zdobyć sobie jakieś względy przez łóżko, i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast, e, no, mimo wszystko było tego mniej niż się spodziewałem także pod tym względem jestem pozytywnie zaskoczony. Jeśli chodzi o samą historię, no to nie jest ona specjalnie odkrywcza. Pierwsza część to jest takie, no nie wiem, pierwsze powiedzmy 200 stron tej książki, jedna piąta, powiedzmy, czy no nie, no dobra, jedna czwarta. To jest taka klasyczna mm, historia. O szkole, powiedzmy, szkole w pewien sposób, no może nie magicznej, ale takiej, która ma e, szkolić jakieś, jakieś jednostki, e, w tym przypadku, właśnie tych jeźdźców smoków. No i tutaj mamy bardzo dużo klisz wykorzystanych. Jeśli możecie sobie pomyśleć o takiej właśnie książce typu Harry Potter i tak dalej, pomyśleć o tym, jakie motywy zostały tam wykorzystane, no to najczęściej one pojawiają się również tutaj. To, co mi się podobało, to smoki. One są z tych takich dumnych, e, aczkolwiek nie wszystkie, bo oczywiście nasza bohaterka jest typową merysu, i to chyba była najbardziej w sumie wnerwiająca rzecz w tej książce. To znaczy, ona jest słaba, jej kości dosłownie się łamią, są bardzo łamliwe. Bardzo łatwo o jakieś uszkodzenia w jej przypadku, ale oczywiście ona dzięki sprytowi, dzięki umiejętnościom e, nabytym. Jest w stanie przeżyć w ogóle w tej szkole, co jest dla mnie absolutnym absurdem. Według mnie ona nie powinna przeżyć tam więcej niż tygodnia, ale oczywiście smoka dostaje najlepszego, moce dostaje najlepsze, wszystko jej się udaje, mimo że. W sensie, no tutaj nie ma absolutnie żadnej porażki dla mnie. Mimo, że bohaterka postępuje głupio, nierozsądnie, pakuje się w sytuacje, które powinny jej się odbić czkawką, no to tak się nie dzieje, nie ma żadnych konsekwencji z tym związanych, wszystko jej uchodzi na sucho. No niestety, tak to tu wygląda. Dodatkowo książka jest niesamowicie przewidywalna też i mam wrażenie, że, nie wiem, autorka miała trochę nadzieję, że ta nasza chuć wewnętrzna, po prostu, że to nasze napalenie, yy, i, i chęć do tego, żeby doszło do zbliżenia między główną bohaterką, a jej obiektem miłości, yy, opisywanym oczywiście przez piękną klatkę piersiową, oczy, yy, tutaj chyba, onyksowe albo coś takiego, jakąś yy, zarysowaną szczękę, piękne włosy i tak dalej, niesamowicie delikatne, yy, których tylko chce się dotknąć. No, oczywiście te, w ten sposób jest to przedstawiane, aczkolwiek no, tego się spodziewałem, jest to jednak romantazy, więc do tego, te, tego się nie czepiam, chociaż można by wymyślić coś oryginalniejszego, po prostu, żeby zaciekawić czytelnika, ale wiem, że no target jest inny, po prostu. Natomiast... Yy, i teraz zgubiłem wątek, moi drodzy. Tak się. Aha, właśnie. E, miałem wrażenie, że autorka będzie liczyła na to, że jednak nasze napalenie e, i chęć do, do tego, żeby doszło do stosunku pomiędzy główną bohaterką a, a właśnie Zejdenem, e, odwróci naszą uwagę od e, dziur logicznych czy od takich, właśnie m, dosyć. Jasnych wskazówek odnośnie tego, co się za chwilę wydarzy, więc nie ma tutaj absolutnie żadnych zaskoczeń. Wszystko, dobra, prawie wszystko da się przewidzieć. Była jedna rzecz, która faktycznie mnie zaskoczyła i faktycznie mi się podobała e, odnośnie innego bohatera, Dena. Tutaj nie będę spoilerował więcej, ale jak ktoś czytał, to zapewne wie, o co mi chodzi. E, natomiast, no, większość tych rzeczy, jedna taka. Najbardziej oczywista, która, której jakby kulminacja następuje na samym końcu książki, jest wielkim zaskoczeniem dla wszystkich, szczególnie dla głównej bohaterki. No, dla mnie była oczywista, bo te poszlaki, które nam autorka zostawiała po drodze, były po prostu, no, jak rzucane nam w twarz. Więc ja miałem takie poczucie, czy ona mnie bierze za tak naiwnego, że ja tego nie spostrzegę, czy po prostu liczy na to, że jednak ten wątek seksualny, to napięcie yy, odbierze mi rozum i po prostu nie, nie pozwoli mi skupić się na resztę Nareszcie na fabuły. No generalnie książka zachwycająca nie jest. Nie mogę powiedzieć, że bawiłem się przy niej źle. Słuchałem ją w audio. E, ja raczej w ten sposób właśnie przyjmuję książki, które wiem, że mogą mi się średnio spodobać. Raczej nie są w moim targecie, ale mimo wszystko chcę się z nimi zapoznać, żeby wyrobić sobie jakąś opinię. E, no i mówię. Momentami nawet bawiłem się całkiem nieźle, szczególnie mm, przez te pierwsze. 150, 300 stron, no może nawet jakby połowa, pierwsza połowa książki była ok, nie była odkrywcza, była oparta na kliszach, ale to są klisze, które ja w większości gdzieś tam lubię, e, więc, no, tak jak wspominałem, lubię oglądać rozwój naszego bohatera, e, więc, e, więc tutaj bawiłem się umiarkowanie dobrze. Później, no niestety, ostatnie 200 stron tej książki, mam wrażenie, bardzo mocno działa na jej niekorzyść. I tam po prostu na przykład jest takie 50 stron, czy, czy nawet trochę więcej, kiedy faktycznie dochodzi do tego aktu seksualnego, i potem to jest już tylko yy, właśnie napięcie seksualne napięcie seksualne. Jedziemy, jedziemy tylko z tym wątkiem przez 50 stron. Że tam nic więcej się nie dzieje. Akcja nie postępuje w żaden sposób do przodu, a nawet jak postępuje, to i tak wplatamy to, że tutaj cię oprę od drzewu, tutaj e, chciałbym z tobą spędzić czas, ale musimy robić inne ważne rzeczy, ratować królestwo. O nie. No tragedia po prostu. E, więc mówię. Ja się bawiłem całkiem dobrze, bo wiedziałem do czego podchodzę po prostu. E, nie spodziewałem się. Yy, nie spodziewałem się cudów, aczkolwiek nie byłem negatywnie nastawiony w żadnym wypadku. Starałem się nie być uprzedzony do tej książki, e, jakieś oczekiwania miałem, ale, ale mówię, e, dawałem jej się zaskoczyć. Mówię, z dwa razy mnie faktycznie zaskoczyła. E, I no, obiektywnie stwierdzam, że książka jest po prostu słaba, ale momentami bawiłem się przy niej nie najgorzej, więc możliwe, że sięgnę sobie po Iron Flame'a, zobaczymy, pewnie. Będzie to za, za jakiś czas, nie? Może zrobię sobie takie pół roku przerwy. Niemniej, nie była to książka, którą chciałbym wyprzeć z pamięci. O, może tak. No i na koniec piękni lśniący ludzie. Książka o której tutaj za bardzo e, opowiadać nie będę, bo nagrałem cały osobny film, cały osobny reading vlog, więc tutaj na pewno znajdziecie odnośnik, jeśli chcecie posłuchać więcej, ale w wielkim skrócie e, książka zdecydowanie dla fanów e, soft sci-fi bardziej niż hard sci-fi, e, bo mimo że te pierwsze 150 stron może być trochę mylące, e, bo to jednak jest książka young adult, ale e, mam wrażenie, mam takie poczucie, że dorosłemu czytelnikowi też się może Mimo wszystko spodobać, bo to nie jest takie typowe jak Adult. Na początku mamy historię Coming of Age typową, gdzieś tam relacja dwóch młodych osób, ona się zacieśnia yy, i, i, i to ją głównie śledzimy. Druga część tej książki jest znacznie bardziej. Interesująca. E, pojawiają się te wątki, właśnie fantastyczne, naukowe, bo na początku miałem takie poczucie, że to jest tylko setting, że akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, więc mamy jakieś boty latające, pojazdy tego typu rzeczy, ale e, fabu fabuły to w żaden sposób dotyczyć nie będzie. Jednak się okazuje, że dotyczy także jakieś aspekty fantastyczne, naukowe tutaj się pojawiają, chociaż mówię bardziej fantastyczne niż naukowe. Autor raczej. Nie tłumaczy albo tłumaczy tak, że bardzo mądrzy ludzie to zrobili, więc to musi działać, niż, niż próbuje jakoś to faktycznie naukowo uzasadniać. Ale to, co jest w tej książce ciekawe, ciekawe to wizja odnośnie mediów syntetycznych, czyli tych generowanych kompletnie cyfrowo, deepfaków tego jaki wpływ to będzie miało w przyszłości na społeczeństwo takiej całej zimnej wojny prowadzonej właśnie w ten sposób, na, na sztuczne media, na informacje, czy no właśnie na taką dezinformację, która ma wprowadzać chaos w państwach to jest dosyć ciekawe, bo po pierwsze to już się dzieje nie? w sensie deepfakes istnieją ludzie mówią słowa, których nigdy nie powiedzieli, e, po, powstają takie nagrania, natomiast no tutaj autor trochę ekstrapoluje, pokazuje nam przyszłość, e, w jaki sposób to się może rozwinąć, jak AI e, mo, może po prostu gdzieś tutaj nami no, nie tyle zawładnąć, co, co nas zdestabilizować e, geopolitycznie, więc to jest. Ciekawa rzecz, ciekawy aspekt tej książki na pewno, i, i dla niego e, z pewnością warto ją przeczytać. Ja mówię, e, trochę rozczarowałem się końcówką, ale przez pierwsze 400 stron. No, przez pierwsze 350 stron powiedzmy e, bawiłem się naprawdę nieźle, także ja uważam, że warto. E, mnie osobiście końcówka trochę rozczarowała e, nie była specjalnie odkrywcza, była trochę przewidywalna i ona miała być, mam wrażenie, trochę bardziej taka dynamiczna. E, autor chciał tutaj jakieś takie wątki akcji wpleść. No, mi się to tak średnio podobało. Takie 3,5, tak bym ją ocenił. Także, jeśli jesteście zainteresowani, to, to możecie ją sobie sprawdzić. Ja was zachęcam do sięgnięcia um, czy do sprawdzenia um, całej recenzji reading vloga, który tutaj niedawno na kanale się pojawił. I to by było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić suba lajka i komentarza, bo to um, zdecydowanie. Poszerza moje zasięgi, dziękuję Wam też za dotychczasową aktywność. No i cóż, do zobaczenia już niedługo w kolejnym materiale. Na razie, cześć.